Hej, witaj w podcaście Efektywny Marketing, w którym jak co tydzień rozmawiamy szczerze o marketingu i nie tylko. Z tej strony Janna Banasik, marketingiem zajmuję się już ponad 5 lat i na co dzień prowadzę agencję marketingową Exagomedia. A w tym odcinku podcastu dowiesz się, jaki trend ze świata popkultury warto wykorzystać w swojej komunikacji. Opowiem Ci trochę o najciekawszych statystykach, które wypuściło meta dotyczące globalnej sprzedaży za ubiegły rok, a także porozmawiamy z Michałem Sosną o tym, czy czeka nas kolejny lockdown i jak przygotować się marketingowo do nadchodzącej zimy. To zaczynamy i lecimy z tematem. W sierpniu swoją premierę miała dość długo wyczekiwana produkcja w uniwersum w świecie George'a Martina prequel gry o tron Root Smoka. Ja osobiście bardzo na to czekałam i jestem zadowolona z tego co widzę na ekranie. Po ósmym, ostatnim sezonie gry o tron nie sądziłam, że czeka mnie coś dobrego w tym świecie, ale lepiej się zaskoczyć pozytywnie niż negatywnie. Pamiętam, jak w trakcie premiery ósmego sezonu Gry Gryotron w sieci pojawiło się bardzo dużo RTMów dotyczących właśnie tej produkcji. I obecnie przy premierze tego prequel'a mamy znowu taką możliwość, żeby wykorzystać to wy w swojej komunikacji. W treściach, które tworzycie, możecie wykorzystać, na przykład motyw smoka, czy nawiązanie do jakiejś sytuacji, która miała miejsce w serialu. Oczywiście, jeśli go śledzicie i lubicie. Z mojego doświadczenia, takie nawiązywanie do dzieł popkultury, do tego, co obecnie dzieje się na świecie w komunikacji marki, czy po prostu mówienie o tym w social mediach, jest bardzo pozytywnie odbierane przez odbiorców. I gdy zrobi się to umiejętnie, z głową i z pomysłem, można osiągnąć bardzo wysokie wyniki. I statystyki. Dlaczego dobry RTM osiąga dużo większe statystyki i wyniki niż zwykły post w social mediach? Nagraliśmy o tym, Kilka podcastów, postaram się podlinkować je w opisie, ale głównym powodem jest to, że jest to zabawne i odbiorcy to kojarzą. Łatwiej i szybciej uzyskamy polubienia czy reakcje pod treściami, które są przyjemne w odbiorze, ciekawe, śmieszne i nawiązują do czegoś. Polecam więc RTM -y i nawiązania do Rodu Smoka. A teraz przejdźmy do mety. I nie chodzi mi o taką zwykłą metę, która czeka nas na końcu jakiegoś wyścigu, ale o firmę, do której należy Facebook czy Instagram. I jakiś czas temu wypuścili przewodnik marketingowy, o czym pamiętać, planując świąteczne kampanie. I ja sobie przejrzałam ten przewodnik, i szczerze mówiąc, to nie ma tam za bardzo nic odkrywczego, czego byśmy tak naprawdę nie wiedzieli już o sprzedaży w, w świątecznym okresie, ale meta podaje tam bardzo ciekawe statystyki, i właśnie dla tych wyników, dla tych statystyk warto zapoznać się z tym raportem, z tym przewodnikiem. I gorąco Was do tego zachęcam, jeżeli interesujecie się marketingiem, bądź prowadzicie swoją firmę i macie sprzedaż online. Według tego raportu, aż 86% wszystkich ankietowanych Polaków robiących zakupy w okresie świątecznym jest skłonnych wypróbować nową markę w tym okresie. I co to tak naprawdę dla, dla nas, dla marketingowców znaczy? Znaczy to tyle, że mniejsze marki, mniejsze firmy, Albo nowe marki mają sporą szansę na sprzedaż swoich produktów czy usług w tym najgorętszym okresie w roku. Oczywiście, obok tej informacji, Meta zachęca nas do tego, abyśmy wybierali, żebyśmy targetowali reklamy do szerokiej grupy odbiorczej, no bo w końcu ludzie lubią nowe marki. Wiecie, to może mieć trochę sensu, choć ja mimo wszystko nie polecam wierzyć w 100% w to, co mówi do nas Facebook. Instagram czy meta, bo według mnie to, co czasami mówią, się kompletnie nie sprawdza. No i też w tym raporcie znajdziemy sporo informacji o tym, jak właśnie reklamy wideo dobrze działają, jak wpływają właśnie na te wzrosty i na, na te sprzedaże, wszystkie. I tutaj właśnie się z tym zgadzam. Też uważam, że reklamy wideo to jest przyszłość i one najlepiej tak naprawdę konwertują ze wszystkich obecnych formatów. Co widzimy chociaż po wynikach naszych reklam? Tak naprawdę mogłabym tutaj godzinami mówić o tym, co znajdziemy w tym przewodniku od mety. Dajcie znać, jeżeli chcecie, żebym razem z Michałem nagrała taki odcinek, w którym robimy analizę tego przewodnika mety i podpowiemy, jak wykorzystać te wskazówki w swoich działaniach marketingowych. Meta ma też rację w jednej bardzo ważnej kwestii, a mianowicie przygotowania do kampanii sprzedażowych, świątecznych, czy do Black Friday należało albo należy wykonać już teraz. Większe firmy już w wakacje przygotowywują sesje zdjęciowe, czy plany marketingowe, czy kreacje reklamowe produktów, które będą sprzedawać w święta. W końcu trzeba wszystko zaplanować, zlecić produkcję, przemyśleć jak to pokażemy. Najlepiej nie zostawiać tego na ostatni dzwonek. Jedną z ciekawszych informacji, które znalazłam w tym przewodniku, jest to, do czego badani wykorzystują poszczególne platformy, czyli Facebooka i Instagrama w okresie świątecznym. I tutaj przeznaczenie tych platform, albo raczej wykorzystywanie tych platform, mocno się od siebie różni, i to też może odpowiedzieć na odwieczne pytanie, co wybrać: czy działanie na Facebooku, czy na Instagramie, a więc uwaga. Według tego raportu na Facebooku aż 39% badanych w okresie świątecznym wysyła sobie życzenia świąteczne. Na drugim miejscu mamy 19% badanych, którzy wchodzą na Facebooka, żeby poszukać inspiracji na prezent. Ale 39% badanych. Na Facebooka w okresie świątecznym wchodzi tylko i wyłącznie, no może nie tylko i wyłącznie po to, ale wchodzi głównie po to, żeby wysłać życzenia swojej, swoim znajomym czy rodzinie. Jeśli chodzi o Instagram, to szukanie pomysłów i inspiracji jest na pierwszym miejscu i tę odpowiedź zaznaczyło 13% badanych. Na drugim miejscu 10% zaznaczyło, że również wysyła życzenia świąteczne przez ten, tę platformę. Ale tutaj nie mamy takiego Przeskoku między miejscem pierwszym a drugim, jak w przypadku Facebooka. I to trochę mi tak pasuje do opinii obecnej. O Facebooku, że Facebook jest, przepraszam, dla bumerów. Może trochę coś w tym jest. Ja wiem, że tym badaniem nie ma co się sugerować tak w stu procentach, że tak jest i, i koniec, ale to mi osobiście kazało i utwierdziło mnie w takim przekonaniu, które miałam już od jakiegoś czasu: że jednak to na Instagramie szukamy inspiracji, szukamy pomysłów, a na Facebooku wysyłamy życzenia urodzinowe i świąteczne. Porównałam sobie te wyniki z Polski z tymi ze Stanów Zjednoczonych. No i tam mamy podobną sytuację, czyli to bardziej na Instagramie szukamy inspiracji na prezent i okazji zakupowych, a na Facebooku wysyłamy życzenia. Moi drodzy, teraz przechodzimy do głównego tematu tego podcastu i zaprosiłam do niego Michała Sosnę, mojego wspólnika, którego chcę trochę wypytać o kilka rzeczy. Jak ci się wstaje, Michał, przez ostatni tydzień, codziennie o 7.30? Pytanie, na które trudno odpowiedzieć, bo raczej nie należy do osób, które wstawały, tak jak co po niektórzy w naszej firmie trochę później. Natomiast codzienne wstawanie na 7.30 jednak jest dla mnie lekkim wyzwaniem, ale jest fajnie. Dla tych, co nie wiedzą, Michał już od tygodnia. O 7.30 prowadzi codziennik marketingowy, są to live'y, takie 15-minutowe, na których wraz z Bartkiem Machnikiem opowiada o marketingu i nie tylko. Dobra Michał, to przechodzimy do tematu naszego odcinka podcastu. Czy według Ciebie polscy przedsiębiorcy wyciągnęli lekcje z ostatnich dwóch lat i są gotowi marketingowo na to, co wydarzy się tej zimy? Pierwsze uważam, że polscy przedsiębiorcy są gotowi na wszystko. Jak to było w tym jednym serialu, co pokazuje ostatnia sytuacja ogólna, bo to nie tylko pandemia, ale też wojna i miliony innych rzeczy. A w jakim Natomiast serialu? Gotowi na wszystko. A. Gotowe na wszystko był kiedyś A, taki serial. Tak, tak. Oglądałam. Więc polscy przedsiębiorcy są gotowi na wszystko. I to, że jeszcze istnieją, to chyba tylko o tym świadczy, jak to, zobaczymy sobie czasami LinkedIn, paragony grozy i faktury grozy. Natomiast patrząc z perspektywy digitalowej. Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, czy polscy przedsiębiorcy są gotowi, ponieważ część osób faktycznie wykorzystała pandemię i bardzo mocno weszła w digital. Natomiast jest też dalej grono osób w polskiej sferze przedsiębiorczości, gdzie myślą, że takie były czasowe, przeczekali i, i ten digital jest nie niepotrzebny. I fajnie, bo udało się wrócić do normalności. No. Więc to nie ma tutaj jednego, jednej odpowiedzi na to pytanie. No tak, masz rację, choć ja uważam, że nie da się być gotowym na to, co wydarzy się. Tej jesieni, tej zimy, bo tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy, i ostatnie miesiące, ostatnie lata to pokazały, ale jedynie co możemy zrobić, no to przygotować się najlepiej marketingowo na ten właśnie moment, w którym jesteśmy. Na pewno warto zadbać o swoje social media, stronę internetową, ewentualnie sklep internetowy, jeżeli prowadzimy sprzedaż online. Może warto poszukać jakichś nowych kanałów dystrybucji. Polecam też zabezpieczyć budżet reklamowy, czyli taki budżet, który wydamy na reklamy, na rozwój biznesu i sprzedaż. Bo jak pokazały poprzednie dwa lata, przedsiębiorcy w przypadku problemów, pierwsze co to właśnie obcinają budżety reklamowe i budżety marketingowe. I robi się z tego takie trochę błędne koło, niestety. I tutaj e, przechodzę do kolejnego pytania. Czy według Ciebie jest już za późno do przygotowania się do sprzedaży świątecznej? Moim zdaniem tak, ponieważ y, mam już powoli połowę września i ten okres dla niektórych już jest dosyć mocno przespany. Sam Facebook swego czasu sugerował, żeby przygotowania i kampanie tak naprawdę dla MŚP rozpoczynać w czerwcu. Wrzesień to już jest taki, jeśli można powiedzieć w ogóle o dzwonku, to taki ostatni, ostatni, ostatni dzwonek. Na pewno nie jest to moment, kiedy się zaczyna myśleć o promocji, to jest ten moment, kiedy się zaczynają pożyć. Wiesz, tutaj stwierdzając, czy to jest odpowiedni moment, większość przedsiębiorców sobie wyobraża, że rozpoczęcie kampanii, szczególnie w MŚP, to jest po prostu wrzucenie reklamy na Facebooku i czekanie na wyniki. A tak na dobry układ to jest cały proces, to jest cała cykl planowania tego wszystkiego i analizowanie wyników, kampanie testowe, bo najczęściej tych danych nie ma. Więc jeśli weźmiemy Przygotowania marketingowe i ogólnie kampanię świąteczną jako całość, to tak mogę powiedzieć, że jest już tak naprawdę za późno. Natomiast jeśli mamy jakieś dane, jakieś materiały, to jest jeszcze jakaś szansa. Samo odpalenie kampanii to tak naprawdę nie jest zbyt skomplikowany proces. Wy też pewnie ci, którzy robimy same reklamy, to w tym momencie będą się mi zjeść. Natomiast to się da zrobić w krótkim czasie, ale przygotować to wszystko i zaplanować, przeanalizować, stworzyć to już niestety jest trochę więcej miesięcy. Choć wiesz, że według mety aż 83% klientów jest gotowa w tym okresie świątecznym i Black Friday skorzystać z oferty nowej firmy albo marki, której nie znają. Więc z jednej strony musimy być gotowi już wcześniej, ale jeżeli przegapimy ten moment, to według Facebooka wystarczy, że użyjemy celu zasięg, czy po prostu poprowadzimy kampanię do nowych odbiorców i wszystko będzie OK. Co o tym myślisz? Myślę, że Meta, czytaj Facebook, to firma, której przychody pierwszy raz w historii spadły i która musi wykręcić dobry wynik z powodu tego, że Mark Zuckerberg ma dobrą ideę w stworzeniu Metaversy, więc będzie mówił o bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja w ogóle odradzam kampanie, które mają za cel zasięg, bo tak naprawdę niewiele wnoszą do, do sprzedaży, a więc zdecydowanie nie, nie zgadzam się z tym. Chociaż oczywiście można jak najbardziej próbować dalej docierać jakimiś tam kampaniami sprzedażowymi, ale mimo wszystko nawiążę do tego, co powiedziałem wcześniej, że jest to sama promocja jest całym procesem, chyba że ktoś zakłada, że jedyną promocją jego w czasie Black Friday, Świąt to jest post na Facebooku jeden i jedna kampania reklamowa, to okej, okay, nie ma problemu, można to zrobić nawet tydzień wcześniej. To jakie rady możesz dać osobom, które nas słuchają? Jak przygotować się marketingowo do nadchodzącej zimy według ciebie? Teraz mnie dojechałaś. Specjalnie. Przede wszystkim zacząć myśleć już teraz o tych świętach. W sensie, tak jak ja powiedziałem, moim zdaniem powinno się to zrobić że jakiś czas temu, bo wakacje są naprawdę fajnym okresem do tego, żeby się właśnie przygotować na większą sprzedaż, w dotarcie do nowych odbiorców, zlojalizowanie tych odbiorców właśnie na okres świąteczny. To już jest taki dzwonek dzwonków dzwonków, więc siadamy teraz w tym momencie i planujemy, co my w ogóle chcemy zrobić w, w, tej, w, tej kam, w czasie tej kampanii. Przygotowujemy materiały. Moim zdaniem dzisiaj materiały powinny być naprawdę jak najbardziej jakościowe. To jest też ostatni dzwonek, żeby przygotować dobre wideo, które moim zdaniem jest totalnym must have'em, jeśli chodzi o nowe kampanie w tym momencie, w które wchodzą, a rozpisać to już teraz i zacząć wprowadzać. No, tutaj trudno mi jest coś doradzić albo po prostu, no, powiem, trochę troszeczkę egoistycznie zgłosić się do kogoś, kto to ogarnia, czyli do jakiejś agencji, która bardzo szybko to postara się przygotować, pod warunkiem, że jeszcze będzie miała jakieś wolne, wolne sloty, bo no, w tym czasie to może być już trochę problematyczne. No ja myślę, że te rady, które tutaj powiedziałeś, to są takie dość uniwersalne i sprawdzą się w większości przypadków. Ja bym tutaj jeszcze zaproponowała ewentualną współpracę z influencerami. Rynek influencerów rośnie z, tak naprawdę z miesiąca na miesiąc i może pomóc w promocji ogólnie w sprzedaży produktów czy usług. Początek września, może jeszcze nie będzie za późno, żeby rozpocząć współpracę. Czy myślę, że dobrym rozwiązaniem jeszcze byłoby poza tym, co dodałaś? zastanowienie się nad wykorzystaniem nowych formatów, które powstają w ramach aktualnych najpopularniejszych mediów społecznościowych w Polsce. A jak wierzę, ja akurat wielbicielem TikToka nie jestem, natomiast faktycznie można tam wykręcić spore zasięgi, no ale przede wszystkim zwróciłbym uwagę na rolki, czyli na reelsy na Instagramie, które dalej fajnie wykręcają fajne zasięgi organiczne. A na Facebooku już również jest to wprowadzane, więc no, co nowe to to meta, czyli Facebook bardzo mocno promuje, że poszedłbym też mocno w tą stronę, jeśli już, no to jest to trochę marketing partyzancki, bym to nazwał już w tym momencie, bo no, trudno mieć tak naprawdę dzisiaj dobrze zaplanowano. Trudno zaplanować teraz dobrze kampanię na okres Świąteczny w tym momencie. Dzięki Michał za rozmowę i powiedz nam jeszcze na koniec, gdzie możemy Cię znaleźć? Codziennie o godzinie 7.30 na naszym YouTube'owym kanale, gdzie jestem no, w codzienniku marketingowym i oczywiście na moim koncie, na linkedinie. Zapraszam serdecznie. I to by było na tyle w naszym dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że Wam się podobało, przyjemnie słuchało i że wyciągnęliście coś z tego dla siebie. W przyszłym tygodniu pojawią się aż dwa odcinki naszego podcastu Efektywny Marketing. We wtorek będziecie mogli posłuchać rozmowy Michała z bardzo ciekawym gościem, który już kiedyś pojawił się tutaj na naszym podcaście i który bardzo ciekawie i interesująco opowiada o Kambodży. A w czwartek standardowo spotykacie się ze mną. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.